Ilu z Was ma tak, że każdego dnia zagląda na swoje konto bankowe? Czy ma pieniądze na to, żeby opłacić rachunki? Ilu z Was ma tak, że są narodzeni na nowo? Że są dziećmi Boga? I naprawdę nie wiedzą, kiedy przychodzą do domu z pracy, gdzie wstawić ręce, gdzie się poddziały ich marzenia? Ilu z Was ma tak, że nie realizują siebie w Chrystusie, bo są zniewoleni pracą, do której chodzą? Bo przede wszystkim w cudzysłowie pieniądze, żeby ułożyć na królestwo, ale już nie myślą w ogóle o tym królestwie. Dlaczego nie myślą o tym królestwie? Właśnie dlatego, bo codzienna niewola pracy ich zniewoliła do tego stopnia, że nie są w stanie skupić się na modlitwie, nie są w stanie wzrastać, nie są w stanie w ogóle myśleć dobrze o sobie. Ja chciałbym Wam krótko powiedzieć tylko o poczuciu wartości. Ja chcę Wam powiedzieć w temacie finansów, ale żeby mieć świadomość finansową, żeby wiedzieć w ogóle, czym są finanse w naszym życiu, wokół czego to się kręci w ogóle, to my musimy przede wszystkim mieć poczucie własnej wartości. I każdy człowiek musi mieć wysokie poczucie własnej wartości. Dlaczego? Dlatego, że jak masz w sercu, jak myślisz o sobie, tak będziesz miał. I to jest dla każdego z nas priorytet. Przez cały dzisiejszy dzień Artur i Agata mówili o wizjach i o tym, czym tak naprawdę jest królestwo. Michał nie tak dawno powiedział o czym jest modlitwa w jednym z swoich nauczań. Modlitwa to jest skupienie się między innymi na sobie w Chrystusie. To jest rozważanie tych rzeczy. Każdy z nas musi mieć wysokie poczucie własnej wartości. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie jest w Chrystusie, to może mieć problem z tymi faktami. Nie chodzi mi z tym, że może mieć problem z finansami. Bo ludzie w świecie też mają finanse, ale może mieć problem na co dzień. W lękach, w stresie, w depresji, żeby utrzymać te pieniądze. Ja byłem w środowiskach, w których miałem do czynienia nawet z różnymi wiceprezesami, prezesami największych spółek w Polsce. To są ludzie, którzy nie wiedzą, co będzie jutro, którzy czytają zębami, jak będzie wyglądał ich stan finansowy i w związku z tym rodzinny. Ja, nie wiem jak wy, ja się urodziłem w bardzo religijnej rodzinie, mocno katolickiej, mocno sprawiedliwej, mocno kościelnej. Nie wiem jak wy, ale od samego początku mojego istnienia została mi nadana wartość. Od samego początku bycia tutaj na ziemi została mi nadana wartość przez ojca tego świata, ojca kłamstwa. Od samego początku, jak jesteśmy tutaj na ziemi, nie będąc jeszcze narodzonymi na nowo, autorytatywne osoby nadają nam wartość, a my ją przyjmujemy jako swoją. Mi tata już w wieku 4 lat jasno i klarownie określił moje umiejętności. Kiedy jechałem na rowerku i uderzyłem, dostaliśmy nowy rowerek. Tam były hamulce na rączkę. Tam nie były hamulce takie, że do tyłu sobie pedałujesz i hamujesz. Ja miałem tak, że miałem najpierw rowerek, gdzie sobie pedałowałem, a później musiałem do tyłu sobie pedałować, żeby zahamować. Ale dostałem nowy rower. Cała rodzina była. Rowerek, gdzie były hamulce na rączkę. I co? Jechał Mateusz, rozpędził się, nie wiedział, że ma hamulec na rączce. I prosto w płot, w dup, spadł się. Wszyscy ha, ha, hi, hi. Tata podszedł do mnie i powiedział, nawet do tego się nie nadajesz. I mój tata tak kreował moją świadomość. Mój tata przez 20 lat mojego życia był alkoholikiem. I dochodziło do takiej sytuacji, że rozbijałem swoją głową różne rzeczy, różne meble, różne prysznice swoją głową poprzez niego. Były sytuacje, w których musiałem po prostu, bo przyszedł tata, mój pan, w zębach przynieść mu babcie, bo król przyszedł do domu. I tak było cały czas, kształtowało moje poczucie wartości. Kiedy ja wreszcie udało mi się złapać Boga w cudzysłowie za nogi i dostać się na kopalnię, czyli szczyt na Śląsku. Przychodzę do dyrektora pracy, mówi mi, gdzie pan chcesz robić? Ja mówię, do najgorszego gówna, bym zarabiał. Nieważne gdzie. I tak przez 10 lat na kopalni zapierniczałem w 3 dyski, którego sobie mi powypadywało. Jestem uzdrowiony, ale nie o tym chcę mówić teraz. Chcę mówić o tym, że nadawanie wartości towarzyszy każdemu z nas. Ale ten, który rodzi się na nowo, nowym jest stworzeniem i stare przemijało i wszystko jest nowe. Ten, który rodzi się na nowo, jest nowym stworzeniem i jest ktoś inny, kto mu nadaje wartość. Bo to jego nowy ojciec. Ten, który go stworzył i wypełnił na swoje podobieństwo. I wedle tego my musimy zacząć uznawać swoją wartość. Kiedy ja narodziłem się na nowo, wracając do finansów, od razu zapaliły się, jak w każdym z nas, pragnienia w naszym sercu. Każdy z nas ma wizję swojego życia. To jest wizja, która pochodnia, która nam przyświecała. Ja tej wizji Bożemu Słowu zacząłem nadawać wartość. I to nieważne teraz, co jest to u każdego z was w życiu. W moim życiu na samym początku było tak, że moja żona pragnęła zmieniać edukację. Czyli pragnęliśmy mieć przedszkole. I co? Ja
górnik za 3000 zł, co ja mam zrobić? Skąd ja mam wziąć pieniądze? Ja padłem na kolana, mówię, Boże, ja jestem teraz nowym stworzeniem, ale co ja mam za 3000 zł zmienić oblicze edukacji w Polsce? W jaki sposób? Zdałem sobie sprawę w międzyczasie, od tego czasu, że pod wielkim naporem mojej rodziny, religijnym, niszczącym, pod wielkim naporem okoliczności, które były, pewnie nie jeden z was oglądał film o Ragnarze, Wikingów. Tam była taka sytuacja, gdzie był najazd na Paryż. Wszyscy kpili z niego. Wszyscy byli dookoła niego, przeciwko niemu. Nieudana potyczka. Wszyscy przejmowali, to jest ważne, wszyscy przejmowali władzę w jego życiu. Ale on wyszedł zraniony bardzo ciężko. Powiedział: Król Ragnar, Król Mateusz, to jest moje imię. I tam, gdzie jesteś, tam jesteś królem. Tam, gdzie jesteś, tam musisz zacząć decydować. Chciałbym wam powiedzieć teraz o biznesie moim, w którym zarabiam setki tysięcy złotych, bo tyle zarabiam. 90% z tego jest królestwo pompowane, bo 10% jest nauczywanie świątyni. Ale nie będę wam o tym mówił do końca, bo to nie ma większego znaczenia. Chcę wam powiedzieć, że człowiek, który jest kierowany na królestwo, że człowiek, który jest kierowany na szerzenie królestwa, to jest człowiek bogaty, bo owce jego mają życie w obfitości. I ja nie szukałem biznesu. Ja nigdy w swoim życiu nie szukałem biznesu. Nigdy. Biznes wynik z mojej tożsamości w Chrystusie. Ja nie szukałem zarabiania więcej. Ja szukałem zarabiania pieniędzy, ale ja nie szukałem środka. Nie szukałem samych w sobie pieniędzy, bo pieniądze to jest narzędzie. Narzędzie do czego? Do zmiany edukacji w Polsce między innymi. Bo w międzyczasie budowało się coraz to więcej w moim życiu. W międzyczasie budowało się kolejne pragnienia. I chcę wam coś jeszcze powiedzieć. Im więcej masz pragnień w życiu, tym więcej będziesz miał pieniędzy. Im więcej masz pragnień związanych czy z królestwem, czy nie, bo on daje swoim dzieciom tak czy inaczej, tym więcej będziesz miał pieniędzy. I zaufanie, o którym mówił Artur wcześniej, to jest priorytetowa rzecz. Bo w jakimkolwiek miejscu w swoim życiu byłem, ja musiałem zdać sobie sprawę z tego, że muszę mu zaufać. Że w momencie, kiedy muszę wypłacić następnego dnia 200 tysięcy złotych, a mam na swoim koncie 10 tysięcy złotych, to mam wszelką moc, wszelką władzę i umiejętność do tego, żeby zrobić na giełdzie 100%, 200%, nawet 300% w jeden dzień. W jeden dzień! To jest prawda o dzieciach Bożych. Ale zaczęło się od tego miejsca tutaj. Kiedy słowo wszystko możesz, w tym, który mnie umacnia, nic nam nie znaczyło. Płakałam przez pół godziny, jak Artur nałożył na mnie ręce. Z ducha poniżenia przytoczył mi fragment o tym, jak mój ojciec przekonał mnie wtedy, kiedy brumałem rowerkiem do płota. I tak duchy poniżenia siedzą na głowach ludzi narodzonych na nowo. Ale po tym wszystko ożyło. Pasja, wiara na nowo ożyła i na nowo zaczęła stąpać w prawdzie. Chciałbym dodać jeszcze do tego jedną rzecz. Ktokolwiek z was bierzesz się za jakiekolwiek przedsięwzięcie w swoim życiu, czy to budowanie kościoła, czy firmy, czy czegokolwiek innego, to prawda cię wyzwoli. Zawsze stanie w prawdzie i budowanie firmy na prawdzie, budowanie czegokolwiek w swojego życiu na prawdzie, ono cię wyzwoli. Jestem w miejscu, w którym kiedy spotkałem się z klientami, ja nigdy nikogo na nic nie naciągnąłem. Ja nigdy nikogo na nic nie zmanipulowałem. Moje rozmowy z klientami wyglądają tak, że albo wierzysz, albo nie, bo do widzenia. A co mi pan zapewniasz? Nic ci nie zapewniam. Albo wierzysz, albo nie. Prawda. Ciągle chodzenie w prawdzie powoduje to, że nie przychodzą ludzie przewrotni. Moja firma jest obmodlona w prawdzie. Rzeczy, które robię w swoim życiu, są obmodlone. To są byty duchowe, które są obmodlone. Ja mam policzonych aniołów, które robią różne rzeczy w mojej firmie. One wszystkie są policzone i każdy ma swoje miejsce. Dlaczego? Bo jestem dzieckiem króla. Bo wiem, kim jestem, wiem, co mam pod swoimi stopami. Ale musiałam zacząć od jednej rzeczy. Poróżnienia się z tym, co ziemskim. I wierzę, że kiedy tutaj będziemy się modlić, namaszczenie, które jest związane z poczuciem własnej wartości, w ogóle z byciem dzieckiem Boga, będzie tak jak i mnie. 2 lata temu, przed 1,5 roku trwa ta firma. Zarządzam 5, 6, 7 milionami, wziąłem za nie odpowiedzialność. Chcę wam coś opracować, bo chcę, żebyście mieli świadomość tego. Bo to wy nadajecie mi wartość.
wy teraz w swoich sercach nadajecie mi wartość. I będziecie mieli odpłacone według tego, jaką wartość jeszcze mi nadali. Czy słowa, które ja mówię, czy w nie uwierzycie, czy nie? Czy słowa, które ja mówię, dotknęły was, czy nie? Czy rzeczy, o których ja teraz mówię, czy ja się określam jakkolwiek? Ja tak mam, bo ja uwierzyłem w prawdę. A tu mówi tyle czasu o zjednoczeniu się z Bogiem. Ja wiem. Wiem, ile dni przepłakałem, pokutując ze swojego starego myślenia. Ja wiem, w którym miejscu jestem zjednoczony Bogiem, bo jestem z Nim jedno. I to, co ja mówię, ma miejsce. I każdy z was, każdego z was, jeżeli nie jesteście w tych miejscach w temacie finansów, zapraszam na to miejsce. Na tron Boga. Na tron Boga. Bo Pana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. A Ty jesteś Panem na tej ziemi. Amen. Amen.